Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu, bardzo deszczowym, ponurym i z walącą głową, ale nieważne. Nagrywam, zebrałam się, miałam nagrywać obiecane Wam denko, ale z racji, że tam po prostu ciurkiem trzeba tak gadać, 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 to jeszcze się wstrzymuję ze względu na to, że co chwilę kaszlę. Dzisiaj rano już pobiegłam do apteki kupić sobie tabletki na kaszel, dlatego że dzisiejszą noc spałam na siedząco, tak mnie dusiło. I teraz rano wzięłam tabletkę, no jest ciutkę lepiej, kaszlę, ale już są jakieś przerwy, mogę mówić coś. Także jeszcze z Denkiem się wstrzymuję, pewnie będzie w przyszłym tygodniu. Natomiast dzisiaj jest taki nieplanowany vlog, dlatego że miałam nie nagrywać, bo wiecie, kiepsko się czuję, jeszcze dochodzę do siebie, niby ta grypa minęła, ale ten kaszel, głowa mi dzisiaj pęka. Ale mówią, że to ze względu na zmianę pogody, że dzisiaj będzie bardzo złe samopoczucie i rzeczywiście od rana jest. No i tak, czuję jeszcze tak, wiecie, trochę się pocę, takie wiecie, rzeczy, znaczy pocę, męczę, nie to, że się pocę, tak wiecie, mocno jak przy chorobie, ale się, no tak troszeczkę. Więc dzisiaj tylko, no, nie maluję się ani nic, bo nie lubię się malować, słuchajcie, jak jestem chora, bo mi oczy łzawią, właśnie nos wycieram, to wszystko ścieram, nie lubię. Dzisiaj tylko założyłam pomadkę na usta, dlatego, że właśnie idę do sklepu. Bo słuchajcie, no dzień dziadka i dzień babci za chwilę. I ja miałam plan w zeszły weekend iść w coś fajnego, pooglądać, poszukać na spokojnie, coś tym dziadkom kupić, żeby dzieci dały. Ale co? Rozchorowałam się, cały weekend leżałam z grypą, także. Przepraszam. Także, no niestety, ale teraz jest na szybko coś. Jutro przyjeżdżają i pojutrze do nas dziadkowie, bo jutro przyjeżdżają moi rodzice, pojutrze teściowie. W piątek Juluś ma występ w przedszkolu. Mam nadzieję, że w zdrowiu do niego dotrwa. Także no muszę coś na szybciora lecieć kupić. Mam pewien pomysł. Wczoraj nad nim troszeczkę wieczorem pracowałam, ale nie wiem, czy uda się go zrealizować do końca. Właśnie idę teraz do sklepu. Zobaczymy, jeżeli się uda, to super. A jeżeli się nie uda, no to na szybciora po prostu no kupię coś na osłodę życia dziadkom, coś słodkiego. No i tyle, no zobaczymy, no tak wyszło w tym roku, niestety niefortunnie, no ale nic, także lecę, muszę wejść do Rossmana, do Hebe i muszę sobie kupić jeszcze na szybko jakieś etui, słuchajcie, do telefonu, bo upadł mi telefon. Na szczęście z telefonem się nic nie stało, bo miałam szkiełko zabezpieczające i etui, ale etui tak popękało. Tak, normalnie tak jakby się potłukło, tak jak szkło. I mam takie, wiecie, całe popękane, jak szyba pęknie i jest taka, wiecie, spękana. Jeszcze w całości niby, ale spękana. Tak moje etui wygląda. Zaczyna się jakby tak kruszyć, więc muszę jeszcze kupić etui. Nowy wydatek. No, na szczęście nie jakiś ogromny. Także lecę i jak wrócę, to się odezwę. Nie zabieram ze sobą aparatu, bo pada deszcz. Chcę jak najszybciej wrócić i po prostu już się odezwać. Okej, wróciłam. Pogoda jest po prostu szatańska. Pada deszcz. Jest tak nieprzyjemnie i ciemno, że dramat. Słuchajcie, kupiłam wszystko, co miało być. Drobiazgi, upominki dla dziadków. Udało mi się wszystko dostać i zrobić tak, jak chciałam, poza kolorem jednym, ale wiecie, no już nie biegałam po całym mieście, bo nie mam na to siły. Ale jest okej. Okay. Tak to jest, jak się robi na ostatnią chwilę prezenty, ale no niestety siła wyższa, choroba nie wybiera. Także teraz jem zupę, żeby się zagrzać. Dzisiaj pieczarkowa z makaronem, z muszelkami. No jak zjem zupkę, to wam pokażę te prezenty i pokażę wam, co jeszcze kupiłam. No dobrze, chciałam wam pokazać prezenty dla dziadków, symboliczne. Wczoraj wieczorem zaprojektowałam takie zdjęcia dzieci, Dzień Babci i Dziadka 2023. Chłopców zdjęcie, także dwa takie zdjęcia, dwie ramki dla jednej i dla drugich dziadków. No i tutaj właśnie rozchodzi się o kolor ramki.
bo chciałam, żeby one były białe. Niestety nie było białych, a ja już nie miałam siły, wiecie, chodzić chora po sklepach, po mieście biegać, ale myślę, że to nie wadzi, może z czasem sobie wymienią dziadkowie, albo my im wymienimy, zobaczymy jak to będzie, chociaż te im też będą do mebli pasowały, jednym i drugim, także nie ma jakiegoś większego problemu. Grunt, że były. No i do tych zdjęć każdy dostanie po takim miodzie, jedni i drudzy dziadkowie. Jest to miód z pomarańczą i imbirem, akurat teraz na takie pogody zimowe. Ja miałam taki miód tylko z pomarańczą samą i jest bardzo dobry, także myślę, że będzie super. I po takim prezenciku zapakuję w torebeczki, które od razu kupiłam. No i tak symbolicznie dzieci wręczą dziadkom takie upominki. Myślę, że będzie im bardzo miło. No dobrze, jeszcze mam tutaj dwie torebki, bo weszłam do Rossmana właśnie do Hebe i chciałam Wam pokazać, co kupiłam. Są naprawdę drobiazgi, więc tutaj nie ma żadnego takiego holu. Ale tak, w Rossmanie kupiłam magnes. Bardzo go lubię, z witaminą B6. Ostatnio mąż mi podkrada, więc kupiłam, bo już się skończył. I dla mojej mamy, bo jej się kończy chyba krem pod oczy, bo mnie prosiła, żeby jej coś kupić. Więc z L'Oreala, wypełniająca kuracja, nawilżająca pod oczy. Taki kremik, te z L'Oreala są całkiem dobre, bo sama używałam, więc jak na te drogeryjne są moim zdaniem dobre. I to było tyle z Rossmana. A w Hebe, tak się śpieszyłam, że nie kupiłam jednej rzeczy, którą chciałam kupić. No ale to nic, mam zapasy jeszcze, więc sobie zdążę. Natomiast kupiłam tradycyjnie trzy pasty do zębów, bo były w promocji wszystkie po 9,99. Elmexy, Elmex Whitening dla dorosłych, Elmex Junior dla Stasia i Elmex dla dzieci, dla Julcia, ten wiecie, pierwszy. Także Elmexy w promocji były. I kupiłam, bo wypatrzyłam w Hebe, wcześniej nie widziałam, odżywkę do ust, taki balsam, o, balsam do ust. Ja już go kiedyś miałam, tylko go kupowałam w Super Farm. Czekajcie, czy tu ostrość nam złapie. I ten balsam jest bardzo dobry. Ja pamiętam w Super Farm tak na spróbowanie go na pierwszy raz kupiłam i on mi się bardzo sprawdzał. Później jakoś nie chodziłam do Super Farm i nigdzie indziej go nie było. A byłam z niego bardzo zadowolona właśnie na takie spierzchnięte usta. Ja zawsze go na noc sobie nakładałam. I mi się skończył, cały słoiczek wybrałam. Później gdzieś kupiłam pomadkę też z tej samej firmy, ale była niezła, ale to już nie to samo co ten balsam. No i ten balsam właśnie zobaczyłam, że jest w Hebe, także on kosztuje chyba 11 zł, czy jakoś tak. Nie wiem, czy mam tu paragon, czy to ten. Już Wam mówię. No 12 zł, 11,99, ale jest bardzo, bardzo dobry, także jeżeli macie takie spierzchnięte usta, suche, to polecam. Także to by było na tyle moich zakupów, nic wielkiego, nic odkrywczego, poszłam przede wszystkim po to, żeby właśnie ogarnąć te prezenty dla dziadków. Bo tak jak mówiłam, jutro przyjeżdżają, nie wiem czy mówiłam, nie pamiętam, jutro, kiedy wy, mam nadzieję, będziecie oglądać ten filmik, mam nadzieję, że uda mi się go dzisiaj zmontować. Kiedy wy będziecie teoretycznie oglądać ten filmik, to jutro u mnie już będą moi rodzice, bo my Dzień Dziadka i Dzień Babci troszeczkę w tym roku tak wcześniej robimy, nie w weekend, bo tak, jestem chora, mój mąż też, więc raczej w weekend będziemy się dalej kurować. I dziadkowie do nas przyjeżdżają, jutro przyjeżdżają moi rodzice na cały dzień do nas od rana. Stąd takie parcie było dzisiaj, żeby te prezenty zorganizować. Jutro rano jakieś ciasto upiekę, żeby świeżutkie było i wiecie, przed ich przyjazdem samym obiad zrobię. A pojutrze przyjeżdżają moi teściowie i pojutrze w piątek
Idziemy, oni też przyjeżdżają od rana i idziemy do Julcia, oni idą do Julcia, do przedszkola na występy. Ja mam nadzieję, że Julian do tego piątku w zdrowiu wytrwa. No a jeżeli nie wytrwa, by się tak stało, no to po prostu spędzą z dziećmi ten dzień w domu u nas. No ale mam nadzieję, że jednak na te występy pójdą. Także taki to oto dzisiaj pośpiech, dlatego chora biegłam do tego sklepu, żeby to ogarnąć. Cieszę się, że udało mi się te zdjęcia tak fajnie zrobić, wywołać, bo wczoraj je projektowałam, bo naprawdę nie miałam pomysłu, powiem wam, na ten dzień dziadka i babci przez tą moją chorobę. Wiecie, no, jest w sklepach masa gadżetów, jakieś skarpetki, kubeczki, ale wiecie, no już kubeczki kupowaliśmy kiedyś tam. No, ile można tymi gadżetami zagracać, że tak powiem, chałupę. Te gadżety są fajne, bo ja też lubię i mnie takie rzeczy cieszą, ale wiecie, no też no, nie chciałam powtarzać jakoś. No i stwierdziłam, że takie zdjęcie dzieci, bo zdjęcia dzieci zawsze dziadków cieszą, to po pierwsze, a po drugie to jest takie, wiecie, dedykowane z okazji Dnia Babci Dziadka, napisane tam z tymi tulipankami, tak typowo pod ich święto, więc pomyślałam, że im się miło zrobi, jak dostaną takie zdjęcie i na osłodę właśnie troszkę miodu też w tym okresie zimowym, żeby się tam, wiecie, odporni byli z imbirem. Także myślę, że fajnie. No i tak, idę sobie zrobić gorącą herbatę, bo mnie kaszel męczy. Muszę wziąć tabletkę na ten kaszel znowu. I powiem wam, że nie daję rady z tym kaszlem, bo on jest suchy, taki duszący. Mnie tu cały czas w gardle łaskocze. Ja muszę kasłać. Dzisiaj spałam na siedząco, bo mnie tak dusiło. No ale nic. Także idę zrobić herbatkę i jeszcze później się odezwę. A, jeszcze jedna rzecz. Byłam w Empiku, bo chciałam kupić dwie książki. Dwie książki upatrzyłam sobie, fajne już. Oczywiście mam kolejkę do czytania, ale fajne książki znalazłam. Jedna była w ogóle przez długi czas wyprzedana, ale ponoć wróciła do Empiku. Niestety nie znalazłam. Powiem wam, że jak idę do Empiku szukać jakiejś konkretnej książki, to zawsze mi jest ciężko znaleźć, a nie chciałam tam, wiecie, już czekać, pytać obsługi. Ale są one dostępne na Empiku internetowym, na ich stronie, także myślę, że sobie zamówię. Ale tak, no, jak już przechodziłam, to weszłam i rzuciłam okiem, czy są, żeby może udałoby się kupić od ręki, ale się nie udało, także muszę zamówić. Dobra, idę zamówić, idę zrobić tą herbatę, bo będę cały czas tutaj wam kasłać, a nie o to chodzi. No dobra, czas jeszcze wyszorować zlew, bo on się robi taki ciemny, wiecie, jak się wylewa jakieś resztki herbaty, kawy, ale jak się go wyszoruje, ten zlew jest właśnie super, bo jego jak się wyszoruje, to on jest jak nowy. Jest jaśniutki, błyszczący, także uwielbiam go. Szoruję go tak co tydzień maksymalnie, czasem dwa razy w tygodniu, zależy jak to tam, ale naprawdę luksus. Pod względem czyszczenia. Moi drodzy, ogarnęłam troszeczkę mieszkanie. Zaraz muszę wziąć lekarstwa. Jest już wieczór, ale chciałam wam na zakończenie jeszcze coś pokazać. Bo w ostatnim vlogu mówiłam wam o książce, którą przeczytałam i była super. I teraz dzisiaj planuję, no nie wiem czy mi się dzisiaj uda, bo dzisiaj chcę zmontować tego vloga. Ale jak nie dzisiaj, to pojutrze, bo jutro mam zajęty też wieczór. Zacznę czytać o taką książeczkę.
Bardzo fajna, taka, no, taka bardzo kobieca. Tutaj jest. Kim urodziła się jako dziewczynka, choć rodzice chcieli chłopca. Kim jest córką, więc jest gorsza od swojego brata. Jest wzorową studentką, ale nie może odbyć stażu. Ma najlepsze wyniki w pracy, jednak nie dostaje awansu. Jest matką, więc musi porzucić karierę zawodową i jest kobietą. I ona opisuje tutaj swoją historię życia, także zobaczymy. Zapowiada się bardzo ciekawie. Natomiast zobaczmy, jak będzie. Także albo dzisiaj, albo pojutrze zacznę czytać. I tym oto akcentem mojej nowej lektury chciałabym zakończyć ten filmik. Mam nadzieję, że przez weekend, bo jutro mamy dziadków, pojutrze mamy dziadków, później jest weekend. Mam nadzieję, że przez weekend się podkuruję, że już będę mogła swobodnie mówić, więcej mówić i w końcu nagram to denko obiecane dotyczące pielęgnacji włosów, bo mam te opakowania, trzymam je specjalnie do tego filmiku, żeby nagrać. Też już bym chciała je wyrzucić. I no mam nadzieję, że w końcu się uda, także taki jest plan, żeby nagrać to denko, ale no musimy go zwrócić tak na dobre, żebym co chwilę wam, wiecie, tutaj nie zakłócała kaszlem, tak jak dzisiaj. Także żegnam się z wami. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Piszcie oczywiście komentarze, co tam wam w duszy gra, co tam dziadkom planujecie na dzień babci, na dzień dziadka, czy odwiedzacie ich, czy oni was, czy macie jakieś upominki, czy jakieś grubsze prezenty, dajcie znać. U nas jest tak, jak widzieliście, prezenciki symboliczne, pamiątkowe. No, ja niestety chora. Mam nadzieję, że dziadków nie pozarażam, ale jedni i drudzy wykazali chęć przyjechania do nas, także przyjeżdżają, będzie miło, dzieci się ucieszą, dziadkowie też będą zadowoleni. Także tym oto akcentem kończę tego vloga i życzę wam udanego dnia babci i dziadka. Pa, pa!